Zobaczcie, jakaś tajemnicza paczka. Cześć, recenzja małej poręcznej retro konsolki podróżnej, która wygląda w ten sposób z napisem SUP. Czy jest taka super, to sobie zaraz dalej porozmawiamy o tym. Z takich moich zalet bardzo mi się podoba to, że te przyciski są takie sztywne. Przypominają się stare pady, stare retro gierki. Po prostu je czuć, jak się naciska. Wykonanie jest super. Ładujemy przez kabel USB. Z tyłu jest akumulator. Po prostu wbudowany. Nie trzeba z żadnymi bateriami się męczyć. To jest plus. A zresztą sami zobaczcie w tym momencie, co znajduje się w opakowaniu. Ok, jak chodzi o przyciski, to wiadomo, standardowo start, select, strzałki mamy. Cztery klawisze A, B, C, D, X. Troszeczkę inspirowane widzę Xboxem, nie wiem. I reset przycisk. Od góry mamy włącznik, głośność. I wejście input do podłączenia pod telewizor. Możemy to sobie podłączyć pod telewizor. W tym odcinku tego nie będę robił, bo aktualnie nie mam pod ręką takiego telewizora. I od dołu USB do ładowania. A teraz sobie ją uruchomimy i wypowiem się na temat samego korzystania z tej konsoli. Ok, czas ją załączyć. Tu język wybieramy sobie na angielski oczywiście. A taka muzyczka gra w tle. Oczywiście Mario Bros. Dobra, widać na kamerze, widzę. Dobra, to możemy nagrywać. Grafika jest bardzo ładna, przejrzysta. Może tego aparat nie oddać, ale... jest super. Bierzemy grzyba i idziemy. Pyk. Gramy. Mnie bardzo właśnie cieszy najbardziej ta gra. Żeby mógł sobie w nią popykać. Dobra, dalej. Zawsze do początku wychodzi właśnie. Na przykład taką gierkę sobie zapuścimy. Zobaczymy, co to jest. Bo już nie poznałem wszystkich gierek. A, samolocikiem i lecimy. Pyk i strzelamy. I takie proste gierki. Kiedyś to właśnie były takie gierki proste. O. I podsumowując. Bardzo fajna gierka, bardzo dobrze działają te wszystkie przyciski. Tych gier jest, zobaczcie, 400. Tylko podejrzewam, że mogą być to jakieś wersje różne, przeróżne, kombinacje gierek. Nie wszystkie muszą być oryginalne.
które mogą być takie przekombinowane, zrobione w obecnych czasach, późniejszych gierki. I chyba to tyle, bo tu już nie ma co więcej mówić o tej konsoli, bo naprawdę, moim zdaniem, bardzo fajnie, świetnie wykonana i można ją z USB-ka normalnie ładować. Jest naprawdę super, moim zdaniem. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tej konsoli. Jakie na was wrażenie zrobiło? Czy sądzicie, że to jest fajny gadżet, tak, żeby sobie pograć mobilnie w elektrogierki? Tym bardziej, że jest dużo kultowych, normalnych gier. Tak jak Mario i parę innych dosyć ciekawych pozycji, jak widzieliście. I to mnie cieszy, że jest Mario te oryginalne, Super Mario. Jeszcze jest trzecia wersja. I to jest dosyć super. Nie tak jak na tym sprzęcie jakieś przeróbki, japońskie wariacje na temat Mario. Troszeczkę to boli, niestety. Wpadajcie na Discorda. Wtedy będziecie mieli pewność, że nie przegapicie żadnego odcinka, live'a na Twitchu, live'a na YouTubie. Ostatnio jest mało live'ów, ale muszę parę rzeczy poogarniać, przygotować. I może powrócą te live'y, ale traktujcie jako dodatkową rzecz, nie jakieś takie coś, co jest stałą pozycją. Chyba, że rzeczywiście będę widział, że jest coraz więcej subskrypcji na kanale, to i ma sens to robienie tego typu live'ów. Że coś mi to też daje. Jest fajna interakcja, gadka. Ostatnio robiłem live'a, było chyba 3 osoby, 4, 5, 6 momentami, to nie o to chodzi, ale milczały, nie było żadnej gadki na czacie, nie było żadnej interakcji, wchodziły, wychodziły sobie osoby, więc głównie Twitch z live'ami prawdopodobnie. A tutaj na kanale chcę robić live'y, jak robię, to i takie usuwam bardziej jakieś takie tematyczne, na przykład tutaj sobie usiąść z wami, coś porobić fajnego. Ogarnąć sobie tu setup, zerkać sobie na wasze komentarze. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. A i wejdźcie sobie na Instagram mój. Zaobserwujcie, macie linki podane w opisie wszystkie. Bo tam się coraz więcej dzieje, będzie działo, mam fajną maszynkę już do robienia zdjęć na Instagrama, Instastory, więc będzie się działo. O niej też wkrótce odcinek na kanale zaprezentuję wam, co i jak. Pa! A, zostaw łapę i zasubskrybuj kanał, bym zapomniał.